To, o czym myślałem na początku i co najdłużej mnie zajmowało, to postać Marii. W każdym aspekcie. Chciałoby się wiedzieć, jak ona wygląda, jaki to ma być typ człowieka, jak się ma zachowywać w tej scenie. Na podstawie ogromnej ilości różnych przedstawień zwiastowania wyciągnąłem takie wnioski dla siebie, jak ja bym chciał, w którym kierunku pójść. Chciałem uniknąć takich przedstawień karykaturalnych, gdzie Maria jest nazbyt uduchowiona w taki sposób nawet nie przekonujący, a już na pewno dla współczesnego człowieka niestrawny. Ksiądz profesor Starowiejski tłumaczył, że wyrażenie gratia plena nie można tłumaczyć tylko jako pełna łaski, ale pełna powabu, wdzięku, piękna. Tą prostotę i wdzięk dziewczęcy Marii przedstawiłem w takich tonach prostych, tak nawet ludowych. Nie chciałem, żeby była właśnie taką jakby zmanipulowaną przez tą sytuację, tylko po prostu, żeby była w pełni podmiotem, która ma swoje jakieś takie życie duchowe, swoją podejmuje wielką decyzję. Ale jednocześnie myślę, że dla współczesnego człowieka taka bezpretensjonalna Maria jak najbardziej będzie przekonująca. Anioł nie jest człowiekiem i byłoby mi szkoda malować właśnie anioła w sposób taki uwspółcześniony, czy jakiś taki psychologizujący, czy nawet wiem, że jest taki dylemat, czy malować ze skrzydłami, czy bez skrzydeł. Anioł jest postacią kosmiczną, jest po prostu inny, ma inne ciało, ma inną psychikę. Nie wiemy dokładnie, jaka jest ta psychika. Można się domyślać, że jest bardziej powściągliwy. Angelos, znaczy posłaniec, czyli ktoś skoncentrowany na swojej misji, który funkcjonuje w logice służby, czyli ma misję do spełnienia. I ja właśnie takie te akcenty chciałem podkreślić, właśnie takiej rycerskości czy archaiczności. Można się dopatrzeć i średniowiecznych inspiracji bizantyjskich, ale również współczesnych, jako takiego superbohatera, nawet komiksowego. Między tymi dwoma postaciami jest duży kontrast. Ta scena właśnie nabiera przez to takiego zderzenia dwóch odmiennych zupełnie światów. Żeby była bliska też współczesnemu widzowi. Czy to się udało, to już oglądający oceni.